Ten cały proces, który za chwilę będzie się odbywał, służy temu, aby wytworzyć witaminę K2, MK7 poprzez fermentację soi. Do tego celu wykorzystam oczywiście soję i starter, oryginalny starter japoński, który spowoduje tą fermentację. Na początek soję należy namoczyć, aby zwiększyła swoją objętość przez około 12 godzin. Następnie soję przecedzamy i gotujemy albo standardowo w garczku pod przykryciem, albo używając, tak jak w tym przypadku, szybkowara. Czas gotowania w szybkowarze waha się między 15 a 20 minut, aby soja nie była ani zbyt twarda, ani zbyt miękka. Aby proces fermentacji przebiegł prawidłowo, należy wszystkie naczynia, które będą miały styczność z soją, wyparzyć gorącą wodą. Teraz czas na przygotowanie startera. Przygotuj 50 ml przygotowanej letniej wody i użyj jednej miarki startera. Jest to bardzo mała ilość objętościowo, ale taka łyżeczka wystarczy na około 300 g soi. Dokładnie wymieszaj. Od tego momentu należy przyspieszyć trochę kroki. Jeszcze gorącą soję przerzucamy do pojemnika. Należy też sprawdzić, czy nie ma jakichś uszkodzonych ziaren. Jeżeli są, pozbywamy się ich. Póki soja gorąca, należy ją wymieszać ze starterem. Staramy się to robić w ten sposób, aby każde ziarenko soi miało styczność z zaczynem. Następnie przykrywamy pojemnik szmatką i kładziemy na nią pokrywę. Materiał ma za zadanie zbierać skraplającą się wodę. Na wierzch kładę termometr, aby kontrolować temperaturę, która powinna wynosić około 37 stopni. Jest to optymalna temperatura. Jak widzicie, w moim przypadku soja fermentuje na kominku. Jeżeli nie masz kominka kozy, możesz to robić na przykład na grzejniku. Cały proces powinien trwać między 1 dobę a 1,5 doby, to już zależy się od temperatury, jaką będziesz mieć podczas fermentacji. Jeżeli będzie zbyt niska, ten proces się wydłuży. Fermentacja przebiegła w tym wypadku prawidłowo. Natto jest gotowe. Natto się udało. Cały proces trwał trochę dłużej, ale tak przewidywałem. W sumie 2,5 doby plus teraz około 0,5 doby musi przeleżeć w lodówce. Cały ten proces musi się teraz spowolnić i aby można było spożywać natto, musi się spowolnić. Pozdrawiam serdecznie i do następnego. Cześć Wam.